Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z mikroekonomii chciałabym poruszyć taki element jak ustalanie podaży przedsiębiorstwa na podstawie funkcji kosztów tego przedsiębiorstwa. To znaczy, ile chcemy ustalić, ile takie przedsiębiorstwo może wyprodukować, żebym w cudzysłowie mu się opłacało przy założonej odgórnie cenie danego produktu. Gdy mamy następujące zadanie, jak tu widzimy, takie proste, podstawowe choćby, przedsiębiorstwo działa w konkurencji doskonałej i jego koszty zmienne są określane równaniem. VC od Y równa się 3Y do kwadratu. Wiemy, że cena produktu wynosi 3000. My mamy zdefiniować pojęcie podaży przedsiębiorstwa i wyznaczyć tą podaż. Dobrze, musimy zacząć od tego, że firma zawsze ustala swoją cenę, po jakiej będzie sprzedawać, na podstawie warunku, że pochodna z kosztu całkowitego, czyli tak zwany koszt marginalny, musi się równać cenie. To jest ten podstawowy warunek kształtowania się produkcji, jak i ceny w przedsiębiorstwie. My wiemy, że u nas cena produktu jest od razu dana, wynosi konkretnie 3000 na przykład złotych, ale nie wiemy, ile faktycznie będziemy sztuk określonego produktu wytwarzać. I wiemy zawsze, że funkcja podaży jest zawsze wyprowadzana jako pochodna funkcji kosztów całkowitych. W naszym zadaniu nie jest podane, ile wynosi funkcja kosztów całkowitych, a mamy podane koszty zmienne. Wiemy o tym, że zawsze koszty całkowite stanowią sumę kosztów stałych, oznaczanych tutaj jako FC, i kosztów zmiennych, które są różne w zależności od Y, i one dosłownie przyjmują różne wartości w zależności od wartości u nas tego produktu, ile nam chcemy wytwarzać, a więc uzupełniając co się da, mamy podane nieznane nam koszty stałe plus element zmienny 3Y kwadrat. Jeżeli pójdziemy teraz dalej i mimo tego, że nie wiemy, ile wynosi koszt stały w przedsiębiorstwie i wyliczymy sobie pochodną kosztów całkowitych, czyli faktycznie pochodną z naszego elementu sumy FC plus 3Y do kwadratu, to pochodna względem Y jako jej jedynej niewiadomej będzie wynosiła odpowiednio. Pochodna z elementu stałego, czyli na przykład jakaś tam konkretna, nieznana nam jeszcze kwota tych kosztów stałych, zawsze da nam 0, bo zawsze pochodna z elementu stałego, czyli nie zmieniającego się, niezwiązanego z X, to 0. A pochodna z 3Y do kwadratu, zwykła pochodna, to jest 6Y. Dlaczego? Bo jeżeli Y jest do potęgi drugiej, to tą dwójkę przynosimy przy trójce i mamy 2 razy 3 albo 3 razy 2, jak to woli, razy Y, tak jak było, ale do potęgi o 1 mniej, czyli będzie Y do potęgi pierwszej. I teraz zgodnie z tym, co tutaj powiedzieliśmy sobie, firma zawsze ustala naszą cenę sprzedaży, jak i wielkość podaży naszej produkcji, czyli wielkość naszej produkcji, na podstawie tego, tej zależności, którą tutaj mamy, że pochodna z kosztu całkowitego, czyli koszt marginalny, czyli krańcowy, musi się równać cenie. A więc to, ile zyskam na produkcji i sprzedaży, czyli u nas 3000, musi się równać marginalnemu kosztowi 3000. A więc dodatkowemu wzrostowi kosztów całkowitych, gdy my wyprodukowaliśmy tu dodatkową jednostkę. I teraz, idąc dalej tym torem, my wiemy, że nasza pochodna z kosztu całkowitego musi się równać cenie w tym przedsiębiorstwie. A my wiemy, że u nas z tego wychodzi zależność, że Y równa się
p podzielone przez 6. Gdy tą szóstkę przerzucimy na drugą stronę, mamy, że y równa się p przez 6. A więc możemy powiedzieć, że to jest zależność wielkości produkcji w zależności od ceny. Możemy więc to nazywać, że jest to podaż y, czyli naszego produktu w danej firmie w zależności od ceny. Jeżeli my wiemy, że nasza cena produktu wynosi 3000, to w tym miejscu, wpisując wartość 3000, otrzymujemy wielkość produkcji na poziomie 500. A więc możemy wówczas powiedzieć, że podaż w naszym przedsiębiorstwie będzie wynosiła na przykład 500 sztuk jakiegoś asortymentu, a cena jednostkowa takiego jednego produktu będzie wynosiła, przepraszam, tu nie powinno być 500, a 3000. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować w sprawie innych zadań, jak najbardziej możecie pisać do mnie czy przez stronę internetową tutaj podaną, czy bezpośrednio na adres mailowy zadania/projekty@wp.pl. Korzystajcie z wszystkich przygotowanych przeze mnie playlist, nie tylko z mikroekonomii. Wszystko jest przygotowane do nauki, jest za darmo jak na YouTubie, jak to jest na YouTubie. Wszystko jest dla Was. Zapraszam Was do nauki, bo oglądanie tylko tego jednego pojedynczego filmu na pewno nie sprawi, że zrozumiecie temat. Wszystko trzeba samodzielnie przeliczyć. Pozdrawiam.